Szanowni Państwo, za nami 12 lat wspólnej pracy, pracy dla Wrocławia. Wytworzyliśmy we Wrocławiu 150 tysięcy nowych miejsc pracy energią firm zagranicznych i firm lokalnych. Zadbaliśmy o lepsze zarobki dla Wrocławian. Średnia pensja wzrosła z 2600 do 4000. Wytworzyliśmy wiele nowych miejsc we wrocławskich przedszkolach, szkołach i żłobkach. Wspólnie nauczyciele, rodzice i uczniowie zadbaliśmy o to, że wrocławska edukacja jest na drugim miejscu po Warszawie, przoduje w Polsce. Rozbudowaliśmy układ komunikacyjny, autostradowa obwodnica Wrocławia, obwodnica Śródmiejska, ulica Graniczna, prowadząca do lotniska, estakada Gondowska, estakada Klecińska, mosty tysiąclecia, rondo regana, mosty warszawskie. I wiele innych inwestycji, wiele innych wspaniałych inwestycji, takich jak nowy Teatr Kapitol, wyremontowany dworzec główny, nowy terminal na lotnisku, akwapark czy ostatnio bardzo udane Afrykarium. Przed nami kolejna kadencja. Bardzo dziękuję za spotkania w kampanii wyborczej, bardzo dziękuję za uwagi, wskazówki dotyczące tego, co się powinno stać we Wrocławiu i jak powinienem się zachowywać. Zapraszam Państwa do uczestniczenia we wspaniałym projekcie, który nazywa się Wrocław. Włączę Wrocławian w bardzo szeroki proces konsultacyjny i decyzyjny poprzez zwiększanie budżetu obywatelskiego, poprzez organizacje pozarządowe, poprzez rady seniorów, poprzez Europejską Stolicę Kultury, poprzez bardzo szeroką aktywność społeczną. Wnikniemy we wrocławskie osiedla, dotkniemy przestrzeni międzyblokowych, będziemy Remontować wrocławskie podwórka. Zrewitalizujemy, podobnie jak to się stało na Nadodżu, na Simpolu czy w dzielnicy czterech Świątań, świątyń, zrewitalizujemy przedmieście ławskie, zajmiemy się leśnicą, ale nie zaniedbamy dużych inwestycji. Przed nami budowa obwodnicy leśnicy, przed nami budowa mostu na Wielką Wyspę, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, domkniemy obwodnicę wschodnią. Wszystko to. Zrobimy razem. Będziemy pracować dla Wrocławia. Bardzo proszę, aby zechcieli Państwo 30 listopada pójść i zagłosować. Dziękuję za Państwa głos.